Targi we Frankfurcie należą do jednych z najważniejszych oraz też do jednych z największych, nie tylko ze względu na samą powierzchnię targową, ale też ze względu na pojawiające się tutaj premiery. I tak na przykład tutaj za mną znajduje się Borgward BX7, który jest pierwszym modelem wskrzeszonej marki właśnie Borgward, która powraca z SUV-em o nazwie BX7. Auto ma prawie 4,8 m długości, ale pomimo tego wygląda na konkurenta Audi Q5. No i ta marka wybrała sobie jako pierwszy model SUV-a, czyli auto, które auto z segmentu obecnie chyba najpopularniejszego na rynku motoryzacyjnym i myślę sobie, że gwarantuje tej marce jako taki sukces. Auto to ma pretendować do bycia samochodem klasy premium, co widać już na przykład we wnętrzu, gdzie znajdziemy masę elektroniki, masę dobrych materiałów. Znajdziemy duży wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala oraz też hotspot. Pod maską tego auta znajdzie się 2-litrowy turbodoładowany silnik o mocy 224 koni oraz też zespół hybrydowy o łącznej mocy 400 koni mechanicznych. No i na koniec auto trafi do sprzedaży w Chinach oraz w krajach rozwijających się.